Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam Państwa bardzo serdecznie. Kłania się ojciec Witold i zapraszam na nasze rozmowy niedokończone, na pierwszą część radiowo-telewizyjną tych rozmów. Dzisiaj naszym gościem jest pani doktor Aldona Ciborowska. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Pani doktor jest publicystką i chcemy dzisiaj sobie porozmawiać na temat globalizacja duchowości pogańskiej. Pani doktor, czy my, aby nie przesadzamy, pogańska duchowość dzisiaj w świecie takim nowoczesnym i jeszcze globalizacja, czy aby nie przesada? Co ja mam teraz powiedzieć? Przyjechałam specjalnie z Warszawy, żeby mówić o globalizacji duchowości pogańskiej jako o projekcie politycznym, który działa, który jest wdrażany w życie. W związku z tym na pewno nie przesadzamy, ojcze. Jest to projekt polityczny, który tutaj na falach Radia Maryja i Telewizji Trwam genialnie przedstawia ksiądz profesor Tadeusz Gus, który pracował nad rozpracowaniem ideologii neomarksizmu Szkoły Frankfurckiej, z której zresztą wywodzi się taki człowiek, którego myśli ja dzisiaj będę starała się też troszeczkę przybliżyć, Erich Fromm. Niebywale lubiany autor, znany bardzo wielu katolikom i wzbudzający wśród katolików, można powiedzieć, zachwyt. Jak ja mówię, że Erich Fromm to frankfurczyk, neomarksista, stosujący taką neopsychoanalizę, to katolicy są niebywale zdziwieni, no bo cóż, Fromm pisze przepięknie o miłości. Fromm napisał książkę Ucieczka od wolności, która była lekturą na wielu kierunkach studiów humanistycznych. Natomiast jest frankfurczykiem, który mówi o... Szkoła frankfurcka. Szkoła frankfurcka, tak. O tej szkole frankfurckiej ksiądz profesor Tadeusz Gus tutaj mówi, ale już nie tylko on. W Polsce. I ksiądz profesor Tadeusz Gus mówi o teorii. Natomiast frankfurczycy programowo nie odróżniają teorii od praxis. Co to znaczy? To znaczy, że teoria frankfurczyków, zwana teorią krytyczną, prowadzi do wdrażania konkretnego programu politycznego. I to się już właśnie dzieje. Ten program polityczny dzisiaj nosi nazwę celów zrównoważonego rozwoju. I to jest ta praxis. To jest ta praxis. Teoria krytyczna rozróżnia się teorię krytyczną od tak zwanej tradycyjnej nauki. Bo tradycyjna nauka nie jest wizjonerska. Nie ma żadnej misji poza poznawaniem prawdy. Natomiast teoria krytyczna wiąże się z konkretną duchowością, która jest duchowością skierowaną na to, by wykluczyć trójjedynego Boga, Stwórcę i Zbawcę, z myślenia. I globalizacja tej duchowości jest właśnie tym programem politycznym, o którym dzisiaj mówię. Nie znaczy to, że globalizacja tej duchowości pogańskiej nie będzie w jakiś sposób związana z osobą Jezusa. Dlatego, że Fromm pisze o tym, że zarówno Jezus, jak i Budda, inni myśliciele, bo tak oni mówią, że to są myśliciele i takie osoby charyzmatyczne, Pan Jezus nie będzie wykluczany, ale w tej ideologii Pan Jezus nie jest Panem. Jest jednym z wielu. Jest jednym z wielu. Natomiast duchowość pogańska, o której dzisiaj chciałam mówić, to jest duchowość, która jest związana z wypreparowanym kultem Matki Ziemi, gdzie programowo pozbawia się człowieka jego centralnego miejsca w stworzeniu. Bo tutaj w ogóle odchodzimy od języka prawdziwego
i przechodzimy na grunt języka, który jest językiem ideologów, którzy w swojej pracy są rzeczywiście genialni, co nie znaczy, że dobrzy w sensie moralnym. I Fromm odróżnił religię humanistyczną od religii autorytarnych, przy czym, jak się możemy domyślać, religia autorytarna to na przykład katolicyzm. I religia humanistyczna to jest taka religia, i tutaj jesteśmy już na gruncie pogaństwa, która wyklucza w ogóle istnienie transcendencji. To znaczy wyklucza istnienie Stwórcy i Zbawcy, który jest główną przyczyną naszego życia, powołuje każdego z nas po imieniu do konkretnej roli, do wypełnienia konkretnej roli, posłał swojego Syna, by nas zbawić. I teraz osoby, które związane są ze szkołą frankfurcką, bardzo inspirują osoby, które politycznie wdrażają tę ideologię. I można powiedzieć, że to się zaczyna od końca lat 60., takie przejście do akcji. I mamy tutaj, jest tutaj związek z Komisją Trójstronną, Klubem Rzymskim. To są takie podmioty, które wprowadzają w praktykę tę ideologię, to znaczy tę duchowość pogańską. Co to jest ta Komisja Trójstronna i Klub Rzymski? Tak króciutko naszym. To znaczy Komisja Trójstronna, z tego co ja sobie tam doczytywałam, ale te rzeczy najlepiej przybliża tutaj u Państwa profesor doktor Krajski, Michał Krajski, Stanisław Krajski, przepraszam, bo Michał to jest syn pana doktora Krajskiego i myślę, że warto byłoby się do niego zwrócić o to, żeby wyjaśnił. To jest taki prywatny instytut, Dawid Rockefeller go powołał, czyli jesteśmy już na gruncie finansowania przez oligarchię finansową pewnego projektu politycznego. Ideologicznego. Ideologicznego. Klub Rzymski to jest taki think tank, tak? To są też takie, można powiedzieć, jakby instytuty, czy instytut, który przedstawia, i tutaj nawet mam właśnie odniesienie do Klubu Rzymskiego u Fromma. To jest taka pozycja, która wychodzi w roku 89. Erich Fromm, Mieć czy być, duchowe podstawy nowego społeczeństwa. I tutaj we wstępie do tego czytamy, że właśnie Fromm jest związany z propozycją Klubu Rzymskiego, która jest sformatowana wokół zaproponowanych światu jako projekt polityczny. Projekt polityczny, to ja mówię, nieprawda o tym, co się naprawdę dzieje, tylko projekt polityczny wymyślony po to, żeby przejąć władzę nad całym światem. I teraz tak jak można powiedzieć, Kościół katolicki ewangelizuje, głosząc Chrystusa, prawda? Głosząc Ewangelię, tak te środowiska globalizują tę humanistyczną religię, która, ja tutaj zacytuję, będzie się koncentrowała na takich zagadnieniach jak zanieczyszczenie biosfery, wskutek rabunkowej eksploatacji środowiska przyrodniczego. I teraz o co chodzi? Ziemia, planeta Ziemia staje się centrum zainteresowania. I teraz, żeby to dobrze wytłumaczyć, to wyobraźmy sobie, jak oni chcą nam to sprzedać i to wdrażają. Mianowicie Ziemia jest tak jakby balonem, wypełnionym wodą i różnymi dobrami, ale narodziny każdego człowieka są jakby nakuciem tego balonu. I to trzeba naprawdę przemyśleć. To znaczy ta cała polityka, która ma za zadanie przekonanie ludzi o tym, że człowiek jest złem dla planety, opowiada taką historię, w której rzekomo mają się wyczerpać zasoby ziemi.
To była też jedna, pamiętam, z tez Klubu Rzymskiego, bicie na alarm, jeśli chodzi o demografię, także ziemia się zaludnia, przeludnia, nie wyżywi nas. I potem, a więc człowiek jako ten główny szkodnik, tak? Główny szkodnik dla planety. Tak. I teraz warto byłoby, żebyśmy się w jakiś sposób nad tym zatrzymali, ponieważ to jest prawdziwa alternatywa, dla ewangelizacji. Dlatego w tej ideologii, można powiedzieć, głównym przeciwnikiem będzie Kościół katolicki. I jest. I tak ma być. I to, co ja powiedziałam poprzednio, Jezus Chrystus, nie, bo ja mam tutaj i to specjalnie przywiozłam, ponieważ ja odziedziczyłam sporo takich gazet, które są tak zwanymi gazetami lifestyle. To znaczy, to są gazety, które również powstawały po to, żeby zmieniać style życia, ale także przez te gazety szła taka propaganda, bardzo subtelna, można powiedzieć aksamitna, która miała zmieniać sposób myślenia. I tutaj mamy Parimatch, Jezus, idol naszych czasów z 72 roku. Powstaje zresztą taki film, który opowiada, taka rockowa opera. I tutaj jesteśmy już troszeczkę na gruncie dekonstrukcji, to znaczy pasowywania Jezusa, Chrystusa, w inny kontekst. Bo to jest też dekonstrukcja. Dekonstrukcja to, tak jak żeśmy sobie powiedzieli przed wejściem do tego studia, Jacques Derrida mówi, że temu, co naturalne mamy uczynić nienaturalnym, a to, co nienaturalne, naturalnym. Czyli kompletna podmiana myślenia. I teraz dekonstrukcja również posługuje się manipulowaniem kontekstami. Czyli na przykład to, co święte, będzie ukazywane w takim zupełnie nieświętym kontekście. I tutaj mamy przykład na przykład takiej pani, która nazywa się Madonna, prawda? To już nawet to jej imię, które ona sobie obrała, już jest metodą dekonstrukcji. To znaczy połączenia imienia, prawda, Madonny, katolickiej Madonny, z wielką perwersją. I zresztą Madonna, którą zna się tak od lat 80., prawda, ona obwiesza się krzyżami i tak dalej, i tak dalej. Nawet sama gdzieś tam się krzyżowała na scenie. Ale to jest właśnie metoda dekonstrukcji, która jest przeprowadzana przez media, dlatego że ideolodzy posługują się również mediami. Ja tutaj, żeby nie być gołosłowną... Czyli takie mieszanie znaczeń, tak? Mieszanie znaczeń. Sakrum i profanum. Sakrum i profanum. Święte i wulgarne. I wulgarne. Tak? Czarne-białe, tak? Czarne-białe, tak. I teraz to, że żeśmy sobie powiedzieli, prawda, o panu Rockefellerze, naprowadza nas na to, że za wprowadzaniem tej ideologii stoją naprawdę bardzo potężne siły i bardzo potężne pieniądze, bo żeby finansować coś, co jest kłamstwem, to naprawdę trzeba mieć bardzo duże pieniądze. Bo na ogół, jak jesteśmy w naszym gospodarstwie domowym, prawda, czy w takich realnych warunkach, to wydajemy pieniądze na to, co może nam dać lepsze poznanie rzeczywistości, prawda? Natomiast tutaj w ogóle nie chodzi o poznanie rzeczywistości, tylko zanegowanie tej rzeczywistości, która jest. I znamy taki dokument właśnie Granice Wzrostu Klubu Rzymskiego. Bo tutaj chodzi o to, żeby jakby powstrzymać tradycyjną ekonomię, gospodarkę. Ja mówię najogólniej. Chodzi o to, żeby dokonać rewolucji politycznej i ekonomicznej, ale także antropologicznej, czyli tak przeprogramować myślenie ludzi, żeby oni, tak jak w religii, byli umotywowani. Bo tutaj, jeżeli mówimy o religii humanistycznej, czyli o tym pogaństwie, to przechodzimy do praksji z takiej religii. Tak jak w religii katolickiej, prawda, mamy rytuały i te rytuały są puste, jeżeli rzeczywiście nie są związane z prawdziwą wiarą w to, że jest trójjedyny Bóg,
który jest miłością, stwórcą i zbawicielem. Natomiast w religii humanistycznej też będą rytuały i może będzie okazja, żeby o tym powiedzieć, ale musi być też motywacja, dlaczego takie, a nie inne rytuały. Ale ta motywacja nie będzie ze względu na trójjedynego Boga, który jest poza światem stworzonym, prawda, transcendentny, tylko ta motywacja będzie taka, można powiedzieć, światowa, taka horyzontalna, i będzie się sprowadzała do ochrony Matki Ziemi dla przyszłych pokoleń. Przy czym szybciutko sobie powiedzmy, że te przyszłe pokolenia mogą się w ogóle nie urodzić, dlatego że ta ideologia nie lubi człowieka, chociaż go kokietuje. Chociaż go kokietuje, no bo żeby doprowadzić do finału swoje cele, trzeba najpierw skokietować, dać pewnego rodzaju cukiereczki i te cukiereczki my mamy w celach zrównoważonego rozwoju na lata 2015-2030. Mogą Państwo sobie wejść na strony ONZ-owskie. Jest w języku polskim 17 celów zrównoważonego rozwoju, ale ta ideologia jest wdrażana. No można powiedzieć, że tutaj mamy taki dokument, że Unia Europejska oficjalnie przyjęła strategię zrównoważonego rozwoju na szczycie w Göteborgu w 2001 roku. W 2000 roku były przez ONZ przyjęte milenijne cele rozwoju. I tutaj ten rozwój, zrównoważony rozwój, to jest ta nowa pogańska religia, ta religia humanistyczna, wykluczająca Boga Stwórcę i Zbawcę. Ja jeszcze jedną rzecz pokażę z tego właśnie Parimatch, z tej gazety. To jest ta okładka tytułowa. Mamy tutaj katechizm, którego będziemy się uczyć być może w roku 5000. I tutaj mamy całą ewolucję, czyli też pewnego typu, to jest komiks. Pewnego typu, no można powiedzieć, kłamstwo w ogóle o rzeczywistości. Wykluczające to, że istnieje Bóg Stwórca i Zbawca, tak? Ale oni mówią o katechizmie. Czyli znowu występuje takie przebranie. Mało tego, występuje taka sugestia, że nie ma nic na stałe. Będzie nowy katechizm, tak? Będzie nowy katechizm. Będzie nowy katechizm i ta religia humanistyczna ten katechizm nam już sugeruje w roku 72. I na początku mamy tutaj molekuły. Po drodze tam się organizuje ta materia, prawda? Czyli jesteśmy tutaj na gruncie marksizmu, czyli samo stwarzająca się materia. Oczywiście człowiek, który z jakiegoś powodu wydobył się z małpy. I potem mamy kapłanów. Coś, nawet co jest dotąd teorią, teoria Darwina, teoria, to jest podawany jako pewnik w tym. To znaczy ksiądz profesor Tadeusz Gus ostatnio mówił na spotkaniu w Amikusie 4 lutego w Warszawie, że no, nauka wie, że nie było czegoś takiego jak ewolucja. No teoria teorią, ale z punktu widzenia naszego my wiemy, że istnieje Bóg Stwórca i Zbawca i to, co nie było żadnych makromutacji, tak? I była konferencja na Uniwersytecie Warszawskim, którą zorganizowała środowisko związane z Polonia Christiana, na której również był profesor zaproszony, także doproszony przez księdza profesora Tadeusza Guza. To jest dostępne w internecie, więc jeżeli sobie Państwo będziecie chcieli wyszukać, to jest z 2016 roku. Nie możemy mówić jako katolicy o tym, że była ewolucja i te makromutacje. No po prostu nie. Ja odsyłam do tamtej konferencji, żeby jej nie referować teraz, ale my dochodzimy do tego, że mamy ONZ, który zarządza w tym katechizmie, zarządza i właśnie jest coś takiego już teraz jak zarządzanie globalne przez ONZ, które tak naprawdę prowadzi do znowu dekonstrukcji państw narodowych i taki jest program. Taki jest program. Wszystko kończy się zmartwychwstaniem tutaj, ale to jest zmartwychwstanie myśli. To nie jest zmartwychwstanie osób, tylko zmartwychwstanie myśli. Na końcu jest Jezus. Czyli tak, mamy atomy, molekuły,
zwierzęta, człowiek, myśl i na końcu jest Jezus. Mamy tutaj również poczęcia in vitro w tym nowym katechizmie. Także Zachód był przygotowywany i można powiedzieć, że Zachód, podczas kiedy my znajdowaliśmy się jeszcze pod wpływem starego marksizmu, Zachód od dekad już znajdował się pod wpływem neomarksizmu, przy czym to przyspiesza już w latach 60. 70. I ja mam kolejne tutaj takie dowody na to, że to, co mówię, to nie jest jakaś wymyślona przeze mnie historia. To z tych starych, archiwalnych parimaczy. To może nie jest tak łatwo zauważalne, ale Zachód jakby zaczyna dogadywać się ze starą komuną. Mamy Breżniewa, który w roku 71 jest w Paryżu. Z mieszkania, w którym mieszkał Lenin w Paryżu, przemawia i jest to bardzo miłe spotkanie z Georgesem Pompidou Breżniewa. Mamy również... Na czym polega to dogadywanie się Zachodu, tych ideologów tej nowej religii, tak ją nazwijmy, a z komunizmem? To znaczy, chodzi o to, że przed społeczeństwami ukrywa się to, że forma marksizmu, która była u nas, no nie sprawdziła się, więc trzeba było jakby przebrać się w inne ubranie. I to przebranie w inne ubranie pod wpływem bardzo dobrze przygotowanego programu politycznego na podstawie wypracowanej teorii przez Szkołę Frankfurcką, której no nazwijmy to filozofowie w cudzysłowie, w swoim czasie wyemigrowali do Ameryki, głównie pochodzenia żydowskiego, oni potem przyjechali znowu do Europy, ale tak naprawdę w Ameryce ten neomarksizm też kwitnie na uniwersytetach, zresztą również wcześniej, ale tutaj ja, tak jak mówię, ja nie wchodzę w kompetencje księdza profesora Tadeusza Guza, a to dogadywanie to można powiedzieć taka podmiana starego marksizmu na neomarksizm, i to będzie już dobijanie rzeczywistości, dlatego że w tym wszystkim wcale nie chodzi o to, co się ludziom przedstawia, tak? Czyli poprawę na przykład ludzkiego życia, żeby człowiek rozkwitał, tak jak mówi na przykład Jacques Attali, który jest jakąś taką przedziwną osobą, mianowicie jakby futurologiem. Ale tak na dobrą sprawę to jest człowiek, który mówi nam, Jacques Attali, doradca prezydenta Mitterranda, ale w ogóle taka szara eminencja władzy we Francji, ale i w ogóle w takiej krótka historia przyszłości. I tutaj też mamy już dekonstrukcję, bo historia dotyczy przeszłości. Historia nie może dotyczyć przyszłości. Nawet samo to sformułowanie jest takie właśnie no, nielogiczne. Historia przyszłości, tak? Tak, bo oni grają. Bo oni grają. Oni po prostu grają słowami na wysokim poziomie, ale on napisał o 5 falach, które mają nadejść i oni tak naprawdę programują przyszłość, podając się za futurologów, tak? Jakichś takich wróżbitów współczesnych, fałszywych proroków tak naprawdę. To są fałszywi prorocy, bo oni programują przyszłość, w której również jest wojna, w której również jest dekompozycja państw narodowych i coś, co Attali na samym końcu nazywa hiperdemokracją, ale to już w ogóle nie wiadomo, co to jest. Dlatego, że jeżeli my mówimy o demokracji, to będąc na gruncie klasycznej nauki, mamy zupełnie coś innego na myśli, niż to, co mają ideolodzy na myśli. Czyli podmienianie treści w danych słowach, tak? Tak. Używamy słów tak. Znanych powszechnie jakoś rozumianych, tak. Ale nadajemy nowe znaczenie tym słowom, tak? Tak. Ja tutaj już mówiłam w Radio Maria o nowym języku, nowej globalnej etyce. Jesteśmy cały czas na tym samym gruncie. Ja jeszcze tutaj miałam pokazać tylko tę gazetę, w której też mamy tutaj prezydenta Nixona, który podróżuje do Chin, tak? Ja to przełożę tutaj. Także
to można zobaczyć po upływie dekad, co się działo wtedy, właśnie z końcem lat 60., w latach 70., w latach 80. Tak naprawdę wyprowadzani jesteśmy globalnie z marksizmu w neomarksizm, w którym my dzisiaj jesteśmy. Czyli wychodzimy politycznie, formalnie wychodzimy, formalnie. Tak? Podczas gdy realnie, ideowo tkwimy w nim nadal, tak? Nie tylko, że tkwimy nadal w marksizmie, wchodzimy w neomarksizm, który jest o wiele bardziej brutalny w skutkach, niż był marksizm, dlatego że marksizm... A bardziej subtelny w narzędziach. Bardziej subtelny w narzędziach, właśnie o to chodzi. I teraz mamy te cele zrównoważonego rozwoju, o których mówiłam. To jest projekt, który po prostu działa. On został zawarty w naszej konstytucji w artykule 5. Mogę odczytać. Bardzo proszę, jak to brzmi właśnie ten artykuł, bo to... Artykuł 5. I trzeba tutaj pamiętać, że on... Nasza konstytucja była dopilnowana przez pana Kalisza. My mieliśmy tutaj ludzi, którzy byli dobrze zorientowani w tym, co ma być zamieszczone w konstytucji. I teraz ostrożnie, ja bardzo poważnie mówię, ostrożnie, jeżeli będzie pomysł na nową konstytucję, żeby nas już nie zdekonstruowano do końca. A ten artykuł, jak on brzmi, ten 5? Ja przeczytam artykuł i komentarz do niego, dobrze? Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. I ja podejrzewam, że nikt z państwa czy z mojego pokolenia, które w 89 roku, my byliśmy młodymi ludźmi, no, którzy kończyli studia albo byli jeszcze w trakcie studiów, nawet prawniczych, nie mieliśmy pojęcia o tym, co to naprawdę oznacza zrównoważony rozwój, skąd to się bierze. Więc ten konstrukt, bo on jest, to jest konstrukt, czyli przygotowane konkretne sformułowanie, które jest nową globalną religią, już zostaje zawarty w naszej konstytucji w 97 roku. Ja przypominam, to jest 8 lat po 89 roku. W 92 roku jest konferencja w Rio de Janeiro i to jest jedna z konferencji lat 90., które Margaret Peters, która u Państwa tutaj była w Radio Maria, określa jako te, które wdrażają tę ideologię zrównoważonego rozwoju. No i teraz mamy kontynuację i mamy do czynienia z zarządzaniem globalnym, które na przestrzeni dekad przejmie, no takie są ich cele. To się przed nami będzie ukrywało w tych mediach, można powiedzieć, głównego nurtu, dlatego że one nie temu służą, żeby doprowadzać ludzi do prawdy. One grają razem z tym zarządzaniem globalnym. I ja przeczytam komentarz profesora Winczorka, który również uczestniczył w pracach nad konstytucją. Tak. Określenie podstawowych zadań i celów państwa nie jest we współczesnych konstytucjach zbyt częste. Konstytucja RP ustala je w sposób bardzo ogólny, mówiąc raczej o generalnych kierunkach działań państwa niż o szczegółowych celach, jakie winno ono przez te działania osiągnąć. Poza ściśle gospodarczymi dotyczy to wszystkich istotnych kierunków aktywności państwa i jego władz. W sferze gospodarczej czynne mają być przede wszystkim podmioty prywatne. Jest to zgodne z zasadami gospodarki rynkowej, artykuł 20 i 22. Zadania Rzeczypospolitej są przy tym ujęte bardziej z punktu widzenia ochrony i zachowania tego, co już osiągnięto lub co już istnieje, niż w kategoriach rozwoju i przemian. W artykule 5 pojawia się etniczne rozumienie narodu, dziedzictwo narodowe. Chodzi tu o ochronę wielowiekowego dorobku kultury duchowej i materialnej narodu polskiego oraz innych narodów zamieszkujących teren Rzeczypospolitej. I teraz przechodzimy. Zasada zrównoważonego rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego została sformułowana przed kilku laty na Światowej Konferencji Ekologicznej w Rio de Janeiro. Realizacja nakreślonych w tym artykule zadań należy do wszystkich władz publicznych w Rzeczpospolitej. Także jeśli chodzi o zrównoważony rozwój.
to jest do organów ustawodawczych, wykonawczych i sądowniczych, a także do organów samorządu, zwłaszcza terytorialnego. Każdy z tych pionów władzy i organów działać winien zgodnie z właściwymi im kompetencjami i w odpowiednich dla nich formach prawnych i organizacyjnych. I teraz mamy zrównoważony rozwój wprowadzony już do naszej konstytucji. A jeżeli sobie sięgniemy do celów zrównoważonego rozwoju, które zostały przyjęte w 2015 roku, na najbliższe 15 lat, znajdziemy tutaj 17 celów. Mamy w nich wprowadzone zdrowie seksualne i reprodukcyjne prawa, czyli globalizowanie mentalności antykoncepcyjnej i proaborcyjnej. Może wyliczymy właśnie te cele, żeby, bo pani doktor, bo jak tak. zobaczyć możemy my, zwykli ludzie, obywatele, żyjący, mający rodziny, swoje sprawy, tak, którzy nie śledzą tak szczegółowo tych procesów globalnych. Jak możemy zobaczyć, że to, co nam się proponuje, to jest coś, co nas powinno zaniepokoić, ta duchowość, jak to nazywamy, pogańska. To jest ta religia humanistyczna, o której mówił Fromm. Jak to wyłapać w codziennym życiu, w telewizji, w szkole, w wychowaniu naszych dzieci? Po czym to można poznać? Że to jest to, konkret. To właśnie. I teraz tak, strasznie mi jest trudno o tym mówić, ponieważ ja uważam i twierdzę, że za Margaret Peters zresztą, że ta rewolucja się dokonała. I przepraszam, ja poprawię sobie tutaj to troszeczkę, dobrze? Że ta rewolucja się dokonała. Co to znaczy? To znaczy, że my już żyjemy według tej ideologii. Już wewnątrz niej jesteśmy. Jesteśmy wewnątrz niej. Zresztą ideolodzy dążyli także do pozyskania głównych przywódców wielkich religii. My jesteśmy w tym i teraz konkret. W edukacji będziemy mówili o edukacji globalnej i edukacji do zrównoważonego rozwoju, która formatuje nomadów, czyli ludzi, którzy podążają za pracą. Bez ojczyzny, wykorzenionych kosmopolitów. Tak, tak to rozumieć tak, możemy. Tak, tak? Bo to zarządzanie globalne dąży do takiego, można powiedzieć, tworu kosmopolitycznego. I ja przeczytam te rzeczy, tych 17 punktów, one pięknie brzmią. Żeby tylko właśnie je tak wypunktować. Wypunktować, dobrze, ale tak jak mówię, proszę być uważnym, bo wąż jak się przytula, to chce pożreć. I wąż ma język rozdwojony w sobie. I mamy do czynienia tutaj z wężem. To, że Peters zdekodowała to i ksiądz profesor Tadeusz Gus, to możemy powiedzieć, że to jest działanie Bożej opatrzności, który Bóg nam daje narzędzie rozeznania tej ideologii. Tutaj, jak Państwo widzą, to jest dosyć grube, ja może to tak pokażę, to jest dosyć grube. Opis do tych celów zawiera również zadania i takie podpunkty. Same tylko cele, dobrze? Właśnie dobrze. Takie hasłowe flesze, żeby więc koniec z ubóstwem. Mhm. Pięknie. Pięknie brzmi. Co w tym zero problemu? Głodu. Pięknie. Dobre zdrowie i jakość życia. Dobra jakość edukacji, równość płci, czysta woda i warunki sanitarne, czysta i dostępna energia, wzrost gospodarczy i godna praca, innowacyjność, przemysł, infrastruktura, mniej nierówności, zrównoważone miasta i społeczności, odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, działania w dziedzinie klimatu, życie pod wodą, życie na lądzie, pokój, sprawiedliwość i silne instytucje. Partnerstwa na rzecz celów. I teraz te partnerstwa na rzecz celów, to tutaj będziemy mieli przeróżne akcjonariaty, takie organizacje pozarządowe. Zasadniczo zrównane we władzy z rządami. Organizacje międzynarodowe różne, tak? Organizacje międzynarodowe. Ponadnarodowe raczej. Tutaj jest już wchodzi, bo tutaj w dokumentach jest zmiana języka, ja to może w audycji jakoś troszeczkę przeczytam. Ponadnarodowe. I teraz, doktor, bo to są piękne tak. nazwy właśnie. Ładnie to brzmi to wszystko. Choćby nawet te tytuły tych poszczególnych punktów. Czy aby nie jest tak, nie wiem, tak sobie myślę, że jak pani powiedziała o religii, że Jezusa się nie wyklucza, ale się go wkomponowuje w całość, w tą paletę różnych innych propozycji, tak. Czy tak samo nie jest tutaj cała pokusa w tym, że piękne nazwa piękna, czysta woda na przykład, tak? Zależy teraz, jak my, gdzie my tam rozłożymy akcenty, tak? A więc to może być coś
przeżywanego dobrze, po chrześcijańsku, jeśli nadamy temu treść chrześcijańską, lub też może być, tam jest przestrzeń do pogańskiej interpretacji tych, to znaczy, czy to nie jest tak? To znaczy, to jest tak, że nam się może wydawać, że my możemy to sobie zinterpretować. Natomiast to jest twardy, konkretny plan polityczny, za którym idzie nadzór w tych wszystkich dziedzinach, które przeczytałam. Bo żeby zrównoważyć to wszystko, to trzeba mieć jakieś, trzeba prowadzić pomiary tego równoważenia. I Peter stwierdzi, że to są właśnie ci eksperci samozwańczy, którzy będą bez przerwy balansować, ale ten balans nigdy nie będzie osiągnięty. Tu się pojawia postać ekspertów, tak? Tak. Obok rządzących naszych liderów. To znaczy, można powiedzieć, że pewną fikcją są rządy, dlatego że ja tutaj odczytam, jest taki dokument, to chyba mogę pokazać, bo to jest dokument Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. ONZ-owska, tak? Nie, to jest nasz dokument. Wydany, proszę bardzo, mamy tutaj Ministerstwo Rozwoju, Departament Strategii Rozwoju. To jest z 2017 roku, z 14 lutego. No i mamy tutaj Fundusze Europejskie, Pomoc Techniczna, Ministerstwo Rozwoju, Unia Europejska. Ja przeczytam takie zdania ze wstępu podpisanego przez ówczesnego, a dzisiejszego premiera Mateusza Morawieckiego. Kilka zdań. Ale za to sporo mówiących. Transformacja po upadku komunizmu z natury rzeczy wymagała redefinicji roli państwa w gospodarce. Fundamentem, na którym miał być zbudowany polski kapitalizm i dobrobyt, był zestaw reguł tak zwanego konsensusu waszyngtońskiego. Czy ktoś o tym wiedział, że był konsensus waszyngtoński? Zakładający między innymi deregulację, prywatyzację, liberalizację handlu i swobodny przepływ kapitału. Dalej, jest napisane tak. Państwo ma do odegrania fundamentalną rolę w inicjowaniu i realizacji zmiany modelu rozwoju społeczno-gospodarczego. I jeszcze jedna rzecz. Zarówno Komisja Europejska, jak i Bank Światowy oraz Międzynarodowy Fundusz Walutowy podkreślają, że redukcja nierówności w dochodach oraz spójność społeczna jest dziś warunkiem zrównoważonego i długotrwałego rozwoju gospodarek poszczególnych państw. Przy czym, jak sobie to zestawimy z tym, co mówi Jacques Attali, pierwszy dyrektor Europejskiego Banku Rozwoju z 1991 roku, to jesteśmy na gruncie planu politycznego, którego patronami jest Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, a państwa pełnią rolę tylko i wyłącznie, można powiedzieć, funkcjonariuszy realizujących ten tak zwany konsensus waszyngtoński. Ja się jeszcze mu nie przyjrzałam, dlatego że ja w swoich pracach, w tym co mówię, odnoszę się do pracy Margaret Peters. Ona pracowała 25 lat nad tym, tak jak ksiądz profesor Tadeusz Gus też 25 lat i nie oszukujmy się, żeby zdekodować tę ideologię, ta praca musiała być od rana do wieczora przez ćwierć wieku. Pani doktor, wejdę w słowo, ponieważ zaprosimy teraz naszych słuchaczy i telewidzów do udziału w naszej audycji i też będzie możliwość w czasie tych naszych dyskusji jeszcze wiele rzeczy dopowiedzieć. Drodzy Państwo, zapraszam teraz do telefonów, do naszego studia, do pytań, do własnych spostrzeżeń. Przypomnę numery tych telefonów dla Polski Północnej 56 657 0011. Dla Polski Południowej 56 657 0012. Dla zagranicy 0048 56 657 0013 i 657 0014. I dla telefonii w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Mówimy o globalizacji duchowości pogańskiej. W tym ujęciu jako pewien projekt polityczny próbujemy wraz z panią dr Aldoną Ciborowską wyłapać te przestrzenie, te znaki, które możemy dostrzec, ponazywać. Nieraz to widzimy, a nieraz nie wiemy, że to jest to. I właśnie w tym kontekście to odczytać jako pewna globalizacja duchowości
Pogańskiej. Bardzo prosimy o Państwa głosy, o Państwa telefony. Powróćmy więc do przerwanego wątku. Ten projekt, tak, mówiliśmy o nim, nasz krajowy, tak, rozwoju. Tak, to jest lata. Strategia odpowiedzialnego rozwoju. To znaczy możemy powiedzieć, że chociaż wydaje się nam, że partie polityczne, które znajdują się u władzy po tak zwanej transformacji ustrojowej, czymś się różnią, to na podstawie pracy przeprowadzonej przez Peters, ja mogę powiedzieć, nie różnią się na pewno w realizacji globalistycznego programu transformacji gospodarek, polityk, stylów życia. Bardzo przepraszam, mamy już telefon pierwszy. Tak. Halo. Dzień dobry, mówi Krzysztof z Warszawy. Witam, panie Krzysztofie. Chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz. Znaczy, my mówimy zrównoważony rozwój. No to słowo, że tak powiem, brzmi, znaczy ten termin brzmi bardzo przyzwoicie i powiedzmy sobie, trzeba dopiero się zastanowić, wiedzieć o tym, że w zasadzie tutaj zostało zmienione jego znaczenie. Więc mówmy albo tak zwany zrównoważony rozwój, albo, a jak piszemy, to odpiszmy w cudzysłowie. No takie by myśl przyszła. Dziękuję, przepraszam. Dziękujemy bardzo. Panie Krzysztofie, szczęść Boże. Ja chciałam powiedzieć, że miałam taką korespondencję, ponieważ ja publikuję w naszym dzienniku i mogę powiedzieć, że moją misją jest to, żeby pisać o tym zrównoważonym rozwoju. Jest jeszcze jedna czy dwie osoby w Polsce, również kobiety, które zrozumiały, na czym ta sprawa polega. Pani Stelmach z Polonik Christiany i pani Anna Wiejak, ona pisuje na prawem.pl, które weszły głębiej w tę problematykę krytycznie, to znaczy nie entuzjastycznie, tylko krytycznie. I teraz tak, miałam taką korespondencję i nawet zwracano mi uwagę na to, że ja nie znam się na tym, bo jeżeli chodzi o środowisko, to chodzi o to, żeby te roślinki jakoś tam grzecznie obok siebie żyły. Natomiast jeżeli ja mówię o globalizacji duchowości pogańskiej, to ona nosi tytuł Zrównoważony rozwój. Bo zrównoważony rozwój jest konstruktem. Konstruktem, czyli słowotworem ukutym przez ideologów. To, że on mógł być zaczerpnięty, ja osobiście tych badań nie prowadziłam, gdzieś z jakiejś tam gospodarki lasami, tak? Bo tak mi jeden z korespondentów sugerował. Ale na przestrzeni tej korespondencji, to był pracownik naukowy UKSW zresztą, no doszliśmy jednak do Sorosza, tak? No bardzo trudno jest nam teraz mówić o języku jako języku komunikacji takiej prawdziwej, ponieważ język został bardzo mocno przeprogramowany przez ideologów. Nieraz więcej zaciemnia niż komunikuje. Właśnie o to chodzi. I tak ma być. I tak ma być. Dlatego ja specjalnie użyłam i powiedziałam o wężu, tak, który się przytula wtedy, kiedy mierzy się ze swoją ofiarą. Tak. Po prostu patrzy, czy może ją pożyć, czy ona się w nim zmieści. I wtedy jest bardzo blisko. Dziwne zachowanie. Ale ten wąż ma również podwójny język. Panie doktor, bo tutaj mówimy o tym rozwoju tak zwanym, jak tu powiedział pan Krzysztof, zrównoważonym, a więc ten wątek główny jest wątek ekologiczny. To jest ten taki nić przewodnia, tak? Czy to jest uproszczenie pewne? Nie, bardzo dobrze, że ojciec pyta, dlatego że my znamy ten termin z wątku ekologicznego, natomiast ja tutaj przeczytałam w tym... Przepraszam, jeszcze przeszkodzę, bo mamy słuchacza na linii tak, proszę i potem bardzo. Wrócimy do tego wątku dobrze, jeszcze. Dobrze, można się uda. Bardzo tak. Proszę. Halo? Halo? Tak, szczęść Boże Pani. Mówi Pani Ewa Kalisza. Niech będzie chwalony Jezus Chrystus, Król Polski i Maryja Królowa Polski. Ten świat trzyma w całości Krzyż Pana Jezusowy, cztery Ewangelie i konsekracja, która jest tylko w Kościele katolickim. Jeżeli tego zabraknie, ziemia się rozpadnie, a panowie ziemi, masoneria, żydostwo przez małe rzet i wszyscy ogłupieni przez nich będą bluźnić Bogu i zdawać egzamin do Lucyfera. Pani Ewo, ale teraz na temat, dobrze? Nasz. Ja się za nich modlę, tak. Bo oni są głupi. Ja zajmuję się umierającymi i widzę, jak umierają ci, którzy Pani żyli Ewo, dla świata. Proszę się za nich modlić. I to jest to, co możemy robić i tutaj na tym poprzestaniem, żeby też nie było epitetów takich na naszej antenie.
Tu pani Ewa wskazała na to, co możemy powiedzieć tutaj też, chrześcijaństwo jako taka... To znaczy religia katolicka, dlatego że jeżeli mówimy o chrześcijaństwie, to znowu byśmy mieli wywód, ale ja wrócę do tego pytania ojca. W komentarzu mówiliśmy również o sprawach związanych z gospodarką i z kulturą, tak? Czyli ochrona środowiska, gospodarka i kultura. Dlatego że ten projekt polityczny dotyczy każdej sfery życia. I teraz Margaret Peters mówi o tym, że istnieje w tym projekcie taki zamysł, żeby w tym, co dotyczy ochrony środowiska, było to, co dotyczy również kultury i vice versa. I również w gospodarce. I ja zaraz wyjaśnię, o co chodzi. Jeżeli mówimy o sprawach kulturowych, czy to mam na myśli właśnie całą tę ideologię, która zasadza się na gender, czyli na kwestionowaniu natury człowieka, prawda, mężczyzną, kobietą stworzył ich. Czyli są to sprawy społeczne. Zrównoważony rozwój absolutnie nie sprowadza się do spraw środowiskowych, tylko środowisko jest, można powiedzieć, takim tematem przewodnim. Ale zaraz zobaczymy, że mamy właśnie tutaj to zdrowie seksualne i reprodukcyjne prawa, w nich aborcje i antykoncepcje jako prawa, a klasycznie nie jest to prawo, bo prawo jest sztuką dobra i słuszności. I mamy tutaj jakby zupełne zredefiniowanie człowieczeństwa, a biznes ma przejąć tę nową globalną etykę, która została stworzona jako alternatywa, ale zwalczająca etykę czyń dobro, unikaj zła. Etyka globalna. Nawet są już wydziały w Polsce, które zajmują się etyką globalną, czyli etyką, która ma znieść z powierzchni ziemi etykę wzniesioną na prawie naturalnym. Czyń dobro, unikaj zła. Czyli pani doktor, jeśli słyszymy o czymś, może później dodam to pytanie, postawię, bo już mamy kolejny telefon. Dobrze, tak. Daj mi pierwszeństwo naszym słuchaczom. Halo, szczęść Boże. Halo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Chciałem dwa zdania powiedzieć na temat całego... Chciałem powiedzieć dwa zdania na temat całego rozważania. Bardzo proszę. Tak się stało, że w połowie życia jako lekarz doznałem łaski wiary i jako mistyk świecki widzę to bardzo prosto. Bój się toczy od góry. Szatan, nie pada słowo szatan, i Bóg. Demokracja jest niezgodna z naszą wiarą. Jest Bóg, papież, kapłani, no i my. Bój się toczy także w nas samych, to jest ciało i dusza. I rozważania na dole, szczegółowe takie, no nie mają sensu, krótko mówiąc. Jeżeli należysz do Boga i nie należysz do Boga. Nie ma żadnego innego Boga oprócz Jahwe, ja jestem. Dziękuję. Dziękuję panie Andrzeju. My tu próbujemy te rzeczy ponazywać, bo nie każdy pewne rzeczy widzi, a więc nie wie, że coś staje na przeszkodzie między mną a Panem Bogiem. A więc też te tutaj ponazywanie jest bardzo ważne. Znaczy ja chciałabym się do tego odnieść, bo to, co pan mówi, to jest prawda. To jest prawda. Pan ma łaskę wiary i chwała Bogu. I moim marzeniem jest to, żeby te rzeczy, o których pan powiedział, były tak samo oczywiste, jak dla pana są, dla polityków, którzy z jednej strony przedstawiają się nam jako katolicy, a z drugiej strony realizują program, który jest z gruntu antykatolicki, chociaż pięknie brzmi. I teraz ja bym prosiła o takie minimum cierpliwości do tego, co ja mówię, ponieważ to nie są jakieś byle jakie tematy. To są rzeczy, które są zaprogramowane na najbliższe 50 lat, bo takie są ich projekty, przez ludzi zwyczajnie złej woli. I te rzeczy idą przez edukację. I ja już tutaj mówiłam kiedyś w Radio Maria o tym, że na gruncie polskim to się zaczęło wdrażać wtedy, kiedy w 69 roku
przedstawiciele Światowej Organizacji Zdrowia w Konstancinie spotkali się z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia i wtedy zaczęły być wdrażane egzaminy testowe. Bo egzaminy testowe są egzaminami, które, można powiedzieć, satanizują myślenie. Dlatego, że metoda testów to jest metoda, która odcina edukację od kształcenia do prawdy rozumianej jako zgodność myśli z rzeczywistością, do piękna, także wychowanie, dlatego że sam system testów jest, można powiedzieć, taką metodą sekty. Są pewne odpowiedzi, w które po prostu ktoś się ma wstrzelić i my już mamy młodzież, która jest sformatowana przez te testy w ten sposób, że jeżeli ona nie dostanie instrukcji, to nie będzie wiedziała, co ma robić. Już się konfrontujemy teraz z osobami po tej deformacji intelektualnej, które bez procedur, bez kluczy są sparaliżowane. Muszą mieć klucz, muszą mieć taką procedurę, jakiej się wyuczyli przy okazji przygotowywania do egzaminów testowych pod klucz, bo nie mają wolności. Cały ten system odebrał ludziom wolność w dociekaniu prawdy, dlatego że ten system jest tak pomyślany, żeby właśnie ludzie byli skazani na różnego rodzaju instrukcje, które pochodzą z zewnątrz, od tych samozwańczych ekspertów. Co nas powinno zaniepokoić? Jeszcze raz do tego wątku powrócę. Rodziców, wychowawców, ludzi chcących być wolnymi dzisiaj. Kiedy czytamy gazety, widzimy, co się dzieje w świecie. Jakie zjawiska nas powinny zaniepokoić? To po pierwsze. No i po drugie takie pytanie. No, jeśli to już trwa dziesiątki lat, te procesy, coś powinniśmy zrobić. Czujemy, że coś trzeba, ale co możemy zrobić? Oprócz tego, że mówimy, że jest źle. To znaczy, ja mogę powiedzieć tak, że ksiądz profesor Tadeusz Gus mówił, że jak czytał Frankfurtczyków, to się bardzo modlił za każdego z nich. Dlatego, że spotykamy się z myślą, która tak naprawdę jest myślą demoniczną. Ja uważam, że nie ma żadnej innej drogi, jak powrót do myślenia katolickiego, do zasad katolickich. Na przykład moim marzeniem byłoby to, ja to wypowiem tutaj, żeby na przykład na falach Radia Maryja ksiądz profesor Tadeusz Gus, któremu bardzo wiele zawdzięczam, bo on mnie bardzo wiele wyjaśnił, uprościł, prowadził takie nawet kilkunastominutowe wykłady na temat zasad myślenia katolickiego. Bo my mamy rozeznanie krytyczne tego, co działa, ale w dużym stopniu już działamy na sposób myślenia ideologów. Nawet my, ludzie Kościoła. Nawet nieraz tego nie wiemy. To jest takie wszechobecne. Tak, dlatego że ta ideologia jest naprawdę bardzo głęboka. Ona działa przez modę, ona działa przez media, ona działa przez tak zwaną kulturę. To znaczy to, co nazywamy dekonstrukcją w kulturze. Tak? To znaczy, że na przykład nie widzimy sztuki realistycznej, tylko jakieś rozproszone plamy, punkty, kreski i tak dalej. Nie ma zwartego obrazu. Natomiast ponieważ ksiądz profesor Tadeusz Gus bardzo głęboko zbadał tę ideologię, to ja mogę, nawet zadałam kiedyś sobie takie pytanie, czy ludzie, którzy już są jakby zmieleni przez tą ideologię, czy rzeczywiście nie powinni się na powrót uczyć myślenia katolickiego, tak? My mamy katechizm, mały, duży, ale ja mówiąc o księdzu profesorze Tadeuszu Guzie, mam również na myśli to, że on również bardzo pracował nad sobą. Ja mu kiedyś nawet w takiej prywatnej rozmowie u znajomych zadałam takie pytanie. Księże profesorze, jak to jest możliwe, że ksiądz profesor nie tylko mówi o tych rzeczach, ale stara się być jakby takim, bo ja to widzę, wzorem kultury katolickiej. Bo kultura katolicka to jest wielka elegancja. To jest piękne słowo. To jest cudny stosunek do drugiego.
A ponieważ ja przepisywałam rozmowy niedokończone księdza profesora Tadeusza Guza i to jest kilka tysięcy stron, były różne takie telefony, które były również bardzo nieprzyjemne. Ksiądz Tadeusz Guz, mogę powiedzieć, nigdy mi nie podpadł. Przepraszam bardzo, mamy telefon a propos. Tak. Tak, Radio Maria. Szczęść Boże, ja do audycji chciałem. Witamy. Chciałem powiedzieć właśnie, że szczególnie w tej dyskusji uderzyło mnie zawłaszczanie pewnych pięknych słów przez tych ideologów, bo proszę przypomnieć o tym, że właśnie oni ratują karpie przed Wigilią, a za chwilę domagają się aborcji dzieci. Około roku temu byłem świadkiem pewnej dyskusji na mediach społecznościowych na temat wprowadzenia w pewnym kraju zgody na operację zmiany płci 12-latków, dzieci od wieku 12 lat. I właśnie oczywiście dla nas jest to bzdura, bo taki 12-latek pod wpływem zabawy w piaskownicy może ulec pewnej sugestii, chęci zmiany płci, a nie jest to decyzja oczywiście świadoma, ale widziałem, jak wiele osób popierało, bo to oczywiście prawo człowieka, prawo dziecka do wolnego wyboru i tak dalej. Także no właśnie musimy szczególnie zwracać uwagę na, tak jak pani wymieniała wcześniej, czysta woda, piękno, pokój, a to są to pewne przykrywki dla takich no, frazesów, prawda, i bardzo niebezpiecznych działań. Właśnie ta edukacja seksualna w szkołach, działalność proaborcyjna, prawda. No, także no, mam takie zdanie, no, proszę o komentarz. Przechodzę na odbiór. Bardzo dziękujemy. Ja serdecznie dziękuję za to dopowiedzenie, dlatego że mi czasami rzeczywiście tak na bieżąco, jak jesteśmy na antenie, to mogą pewne rzeczy umykać. To, co pan powiedział, to zdecydowanie tak. Właśnie ten wolny wybór, który nie jest związany z dobrem, absolutyzacja wyboru. Co to znaczy absolutyzacja wyboru? To znaczy, że wszystko jedno, czy on jest dobry, czy zły, byleby był twój. I on jest niezwiązany z dobrem. To, co pan powiedział o karpiach, również na przykład kwestia tych fretek czy zwierząt futerkowych, prawda? Ja sobie nawet dzisiaj tak myślałam, no Boże kochany, zabiera się pracę ludziom, ale to jest ten program. Proszę mi wierzyć, to nie jest żaden przypadek, to jest ten program. To są właśnie te cele zrównoważonego rozwoju, które są wprowadzane, wdrażane również przez taką partię, która zobowiązywała się do niesienia jakby tradycyjnego sposobu myślenia, tak? Katolickich wartości. A przecież taka fretka, czy lis, żeby jego futro było piękne, musi być dobrze odżywione. Każdy zootechnik wie, a moja mama akurat jest z wykształcenia zootechnikiem, doktorem zootechniki, wie o tym, że jak patrzymy na włosy na przykład, albo na futro, to od razu wiemy, czy ta osoba jest dobrze odżywiona, czy nie. Więc na pewno jeżeli ktoś chce dobrze zarobić na fretce, czy na lisku, to ten lisek musi być zadbany. Ta fretka musi być zadbana. Nie będzie ładnego futra, jeżeli się takie zwierzę sponiewiera. Także my będziemy konfrontowani z całą masą fałszywych zarzutów, dlatego że za tym wszystkim stoją ludzie, którzy są związani z tą ideologią. Margaret Peters nazywa ich agentami zmian, to znaczy ludźmi, którzy na przykład w parlamencie będą reprezentowali interesy zarządzania globalnego. To nie jest tak tylko, że to są interesy na przykład Niemców, prawda, którzy chcą zlikwidować u nas fretki, bo nie chcą mieć konkurencji. Pewnie też. Bo tutaj warto by było też sięgnąć po siostrę Michaelę Pawlik, która mówiła o tym w swoim czasie, że Słowianie mają być właśnie takimi sprzątaczami w tej ideologii. Nie mają mieć dobrej pozycji ekonomicznej. Mamy być biedni i mamy się cieszyć, jak nam coś podrzucą do wysprzątania. Także bardzo dziękuję za ten głos i liczę na to, że Państwo właśnie też uruchomicie swoje myślenie, swoje skojarzenia, bo to są rzeczy, które Państwo widzicie, to są te tak zwane absurdy. Najgorsze jest to, że to naprawdę jest program polityczny. To nie jest to, że nam się coś wydaje. Program polityczny, w który żeśmy zostali włożeni, do czego zresztą przyznaje się pan Mateusz Morawiecki w dokumencie,
strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, powołując się na konsensus waszyngtoński. Więc nie jesteśmy na gruncie tego, że nam się coś wydaje, tylko z jakiegoś powodu otwartym tekstem już się nam te rzeczy mówi. Czy możemy powiedzieć, że cały tutaj bój toczy się na poziomie myślenia, że się je próbuje rozrywać, przyczynę od skutku, zaburzać pewną logikę wywodu, logikę zdrowy rozsądek, tak to nazwijmy. Coś, co nasze babcie, dla nich było oczywiste, że jeśli A, to B. Dzisiaj mówi się, że to wcale nie jest takie oczywiste. A więc tutaj na tym poziomie ten bój się gdzieś toczy. Dlatego, że jesteśmy, właśnie znowu wracamy do tej teorii krytycznej. Ta teoria krytyczna to nie jest żadna nauka, tylko to są, to jest ideologia, która nie liczy się z prawdą. Oni tworzą pewną wizję rzeczywistości, to jest utopia po prostu, i przygotowali genialne narzędzia zniszczenia świata. Tylko oni się przebierają. Odbierzmy telefon i wrócimy do tego wątku jeszcze. Halo, Radio Maria, telewizja Trwam, szczęść Boże. Tak, witam. Witam serdecznie. Kogo witamy? Henryk, z zagranicy dzwonię w tej chwili. Bardzo proszę, panie Henryku. A więc tak, oglądam ten program właśnie już, jak to się mówi, prawie od początku, chociaż może się spóźniłem. I no, muszę potwierdzić te wszystkie obawy i dane, które pani przedstawia. Rzeczywiście, że dla mnie to jest szokiem, że te sprawy nie są w ogóle nagłaśniane, nie są przekazywane przez żadne inne instytucje. Panie Henryku, a jaki jest pański ogląd tam z zagranicy tych spraw, o których tutaj mówimy? Pan już... to znaczy, ja dzwonię z zagranicy, ale przebywam z racji, jak to się mówi, zarobków. I właśnie to jest problem, bo jestem Polakiem i żeby, jak to się mówi, utrzymać, wyżywić rodzinę, muszę pracować poza granicą. To jest właśnie ta globalizacja, o której jest w tej chwili mowa. I tam te sprawy, o których tu mówimy, tak. Nowe nazwy, no, jakieś nowomowa, nowe słownictwo, czy tam to jest dostrzegalne, tam gdzie pan żyje i pracuje? To znaczy, czy jest tam, gdzie ja pracuję? Ja pracuję nie od dawna, dopiero, jak to się mówi, od 2 lat tutaj, ale jak to się mówi, od już paru lat widzę jakieś problemy, które mnie nurtują. I właśnie w tej chwili, jak to by powiedzieć, zaiskrzyło, po prostu światło w głowie mi otworzyło się właśnie o tej pogańskiej duchowości. Że to jest to. Mhm. Dziękujemy bardzo, panie Henryku, za ten głos. Szczęść Boże. Pani doktor. No więc wróćmy do tego Fromma, od którego żeśmy zaczęli. Jeszcze ideologia a nauka, bo tutaj ten wątek. Tak, to się różni? Ideologia a nauka. Jak to rozróżnić? Nauka zajmuje się badaniem rzeczywistości. I stawiamy pytanie, dlaczego, tak? Chodzi nam o fakty. Chodzi o badanie rzeczywistości, o zbadanie prawdy. Czy to będzie w dziedzinie nauk przyrodniczych, czy jeżeli zajmujemy się naukami humanistycznymi, no to mamy te swoje pytania. O coś, co istnieje tak, obiektywnie, czyli, tak? Tak, natomiast i to się mówi a posteriori, tak? Czyli zbadałem i stwierdziłem, że tak jest. Natomiast ideologia jest a priori, czyli zakładam, że tak jest, albo zakładam, że tak chcę coś zrobić. Że ja chcę. Fakty nas nie interesują. Interesuje nas, bo zasadniczo, bądźmy szczerzy, u podłoża każdej ideologii leży zlekceważenie prawdy o rzeczywistości, świadome zlekceważenie prawdy o rzeczywistości, żeby bawić się w budowanie własnej utopii. To są pewnego rodzaju, można powiedzieć, perwersje intelektualne, ponieważ nie liczą się one z naturą człowieka. Chcą tę naturę, można powiedzieć, zmiażdżyć, zniszczyć, oprotestować.
Ja w jednym z wystąpień niedawno powiedziałam, że ponieważ ja uważam, że rzeczywiście za, tak jak tutaj pani powiedziała, która dodzwoniła się, stoją za tym siły zła, związane z, właśnie ze złym duchem. Bo żeby wymyślić tak genialnie i tak źle, bo to są genialnie wymyślone rzeczy co do słów, co do sposobów działania, to Pan Bóg stworzył człowieka dla swojej chwały. Natomiast ja uważam, że ideologie prowadzą do tego, żeby człowiek odchodząc z tego świata przeklinał Stwórcę i Zbawcę. I jeżeli Pan dzwoni do nas i mówi, musiałem wyjechać za pracą, bo tutaj nie mogłem utrzymać rodziny, to tak ma być. To tak ma być według tych ideologów. Stwarzanie warunków, że trzeba wyjechać. Trzeba wyjechać. I teraz Ukraińców będą przepompowywać tutaj, nas będą przepompowywać gdzie indziej, bo to nie chodzi tylko o to, żeby ludzi wymieszać i żeby im było trudno ze sobą, bo jeżeli nawet stara komuna mieszała ze sobą różnego rodzaju społeczności, prawda? I to już było trudne do zniesienia, tak? Różnego rodzaju społeczności. To tutaj miesza się cywilizacje, kultury. I ktoś, kto widział, jak to wygląda w praktyce, to takie rzeczy czasami naprawdę są nie do zniesienia. Nie dlatego, że się kogoś nie lubi, tylko dlatego, że w różnych kulturach bardzo różnie się reaguje na pewne rzeczy. Jeżeli na przykład w katolicyzmie Matka Boża to jest kobieta, która jest wyróżniona, przez nią Bóg przychodzi na świat, to również kobieta ma zupełnie inną pozycję. Całuje się ją w rękę, przepuszcza, prawda, przez drzwi. Są pewne takie zewnętrzne rzeczy, które o tym mówią. To w innych cywilizacjach kobiety są niżej niż mężczyzna, tak? Jest jakby różnica w godności. Tak oni na to patrzą. Więc to są bardzo praktyczne rzeczy, bolesne. I tak naprawdę Bóg stworzył narody, żeby żyły wewnątrz swojej kultury, tradycji, żeby ludzie nie musieli się szarpać niepotrzebnie, tylko żeby byli twórczy. Żeby człowiek był zakorzeniony. Żeby człowiek był zakorzeniony, tak, i szczęśliwy, bo Bóg właśnie nie jest perwersyjny. Bóg nie jest perwersyjny. Natomiast ideolodzy są perwersyjni, ponieważ to, co jest dane od Boga, a wiedzą, że jest dane od Boga, tylko sprzedają mit, że Boga nie ma. Chcą zniszczyć. Pani doktor, czas na krótkie podsumowanie. Tak. Część pierwsza dobiega końca naszego spotkania. Globalizacja duchowości pogańskiej, a więc jest to proces, który trwa, na lata rozpisany. My w nim uczestniczymy. Co jest najważniejsze z tych kilku naszych tutaj takich wskazówek, które pokazaliśmy? Co by warto było, żeby nam zostało po tym naszym programie? Że jesteśmy teraz wprzężeni w projekt polityczny, który się nazywa Cele Zrównoważonego Rozwoju. Jest to projekt, u podstawy którego stoją teorie zakładające wdrażanie religii humanistycznej, którą się przeciwstawia religii prawdziwej. Katolickiej. Choć sobie rości pretensje do bycia naukową. Dlatego, że musi się jakoś sprzedać. Tak. Musi się jakoś sprzedać. Jest to religia i to Fromm o tym pisze w Mieć czy Być. To jest religia humanistyczna, natomiast w niej nie ma Boga jako Boga, tylko no, w miejscu prawdziwego Boga są eksperci, Matka Ziemia, bo tutaj jest odwrócenie porządku stworzenia. Ale są dogmaty wiary, są rytuały. Są rytuały, tak, na przykład segregowanie to jest taki rytuał, tak? Segregowanie różnego rodzaju, te segregacje są, no bo na Zachodzie jest już ich więcej. Może o tym sobie powiemy jeszcze dłużej. Dobrze. W części drugiej tej radiowej już, ponieważ tam będzie tego czasu znacznie więcej niż teraz mamy do dyspozycji. A teraz musimy kończyć. Pani doktor, dziękuję bardzo za tę pierwszą część naszych rozmów. Państwu dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na 21:30 do Radia Maryja na część drugą rozmów niedokończonych. Temat globalizacja duchowości pogańskiej i nasz gość, pani doktor Aldona Ciborowska. Teraz już dziękuję bardzo za uwagę
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.